Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 23 maja 2023 roku na antenie telewizji Polsat News w programie Gość Wydarzeń były dowódca Wojsk Lądowych, pan generał Waldemar Skrzypczak odniósł się do ostatnich wydarzeń w obwodzie białgorodzkim Federacji Rosyjskiej, gdzie doszło do akcji dywersyjnej. I tutaj, według generała Skrzypczaka, te działania co prawda nie mają strategicznego znaczenia, ale ich celem jest destabilizacja rosyjskiej administracji i pewne działania informacyjne mające na celu pokazanie, że, że nie wszyscy Rosjanie zgadzają się z polityką Władimira Putina. Dodał przy tym mocne słowa, tutaj cytat: Nadchodzi czas, żeby naród rosyjski, przynajmniej w części, wypowiedział posłuszeństwo Putinowi. Koniec cytatu. No, tutaj jawne wezwanie do nieposłuszeństwa obywatelskiego w sąsiednim, w sąsiednim kraju, ale jakby tego było mało, generał Skrzypczak zaczął analizować sytuację na Białorusi. Przyznał, że podobne akcje dywersyjne mogą się niebawem zdarzyć. Właśnie na terytorium tego państwa. I tutaj, I tutaj chciałbym zacytować szerzej te wypowiedzi generała Skrzypczaka odnoszące się właśnie do Republiki Białoruś, ponieważ one wywołały ogromny rezonans nie tylko w Polsce, ale także w mediach białoruskich i rosyjskich. Wzrosło po, tym, po, tych, po tych słowach napięcie w relacjach. Między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi. Widać to zresztą po całej infosferze tej wschodniej. No i myślę, że warto, warto tutaj zacytować i odnieść się do, tego, do, tych, do tej wypowiedzi byłego dowódcy wojsk lądowych. To jest cytat: Jeśli ukraińska kontrofensywa zakończy się powodzeniem, to ci uzbrojeni białorusini, którzy stanowią część potencjału militarnego ukraińskiej armii, nie złożą broni. Oni pójdą na Białoruś. Mam nadzieję, że to wywoła powstanie na Białorusi. Tego boi się Łukaszenka. Przygotujmy się na powstanie na Białorusi, bo to się stanie. Chodzi o to, żebyśmy nie przespali tego momentu. Trzeba być gotowym do wsparcia tych oddziałów, które będą prowadziły operacje przeciw, przeciwko Łukaszence. Mamy powody, żeby im pomagać, tak jak pomagamy Ukraińcom. Koniec cytatu. I tutaj, szanowni Państwo, generał Skrzypczak dodał do tego, że naród białoruski ma poprzeć te powstańcze oddziały, czy te oddziały, które będą dokonywać zamachu stanu, czy puczu wojskowego, czy jakby, te, jakby, to nie okre, jakby tego nie określić, i że z entuzjazmem mają pójść przeciwko Łukaszence. Co więcej, tutaj dodał były dowódca wojsk lądowych Wojska Polskiego, że. Białoruś dzisiaj nie ma takiego potencjału militarnego, aby zapobiec takiemu, takiemu powstaniu. Co więcej, Rosja ma nie pomóc Łukaszence, czy też niewiele pomóc, bo jak to powiedział generał Skrzypczak, będzie miała swoje problemy. No i akordem, zwieńczeniem tej całej wypowiedzi były słowa: Cytuję, Jeśli do tego powstania dojdzie, na pewno będzie eksodus Białorusinów w kierunku Polski. I trzeba być na to gotowym. Koniec cytatu. No, szanowni Państwo, jest to wypowiedź wypowiedź absolutnie skandaliczna. Jest to nie tylko wezwanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa w dwóch sąsiadni, sąsiednich krajach, w, w Republice Białorusi i w Federacji Rosyjskiej, ale wprost, wprost y, kreślenie wizji zamachu stanu w sąsiednim, w sąsiednim państwie, wspieranym z zewnątrz. No, bo jak inaczej. Tutaj interpretować te słowa: cytuję, trzeba być gotowym do wsparcia tych oddziałów, które będą prowadziły operacje przeciw, przeciwko Łukaszence. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, czy wyobrażacie sobie Państwo sytuację, w której na przykład były dowódca wojsk lądowych Bundeswehry. Mówi takie słowa w, w kierunku Polski, że Bundeswera powinna być gotowa do wsparcia takich oddziałów, które będą prowadziły operacje przeciwko na przykład rządowi Mateusza Morawieckiego czy przeciwko szeroko pojętym rządom. Jarosława Kaczyńskiego w Polsce. No przecież to jest coś niewyobrażalnego. To jest coś niewyobrażalnego, że generał w stanie spoczynku, co prawda, no ale wysoki rangą oficer, który był dowódcą wojsk lądowych, wypowiada się dzisiaj w jednej z głównych telewizji w Polsce, nawołując do wsparcia zamachu stanu w sąsiednim w sąsiednim państwie. Jest to coś niewyobrażalnego, jest to coś, co no, tak naprawdę powinno być ze wszechmiar potępiane, a nie wspierane. Natomiast w polskim mainstreamie, czyli w polskich mediach głównego nurtu, w, polskim, w polskiej dyskusji głównego nurtu, widzimy, że wcale nie są to poglądy odosobnione. Wcale, wcale nie są to poglądy odosobnione, a musimy sobie doskonale zdawać sprawę, że. Wsparcie takiego zamachu stanu oznaczałoby wejście Polski w stan wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Te nadzieje generała Skrzypczaka, że Rosja nie pomoże prezydentowi Łukaszence, są moim zdaniem bardzo naiwne i wynikają z kompletnego niezrozumienia zależności między Rosją a Białorusią, z niezrozumienia jakby znaczenia geostrategicznego Białorusi dla Rosji i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia albo z bardzo dużą ignorancją ze strony byłego dowódcy wojsk lądowych, albo z działaniami zamierzonymi, z działaniami, które są obliczone na no, sądowanie opinii publicznej, nie tylko w Polsce, ale także za granicą, a być może także jest to jakiś tam balon próbny, informacyjny przed planowaną, taką operacją. No, patrząc na doniesienia telewizji Bielsat, gdzie widzimy, iż bardzo mocno nagłaśniane są wszelkiego rodzaju działania mające na celu organizację białoruskich opozycjonistów, którzy przebywają na terytorium Polski. Mówimy także o organizacji, organizacji takiej no, paramilitarnej, bym powiedział nawet. No to, to się oczywiście wszystko składa w jedną, w jedną całość. Na początku marca bieżącego roku telewizja Bielsat informowała, że w Polsce powstało Białoruś. Ruskie Pospolite Ruszenie. Tutaj telewizja Biełsa informowała, że zrzesza ono białoruskich uchodźców, którzy, ja cytuję, przygotowują się do przyszłej walki o niepodległość swojej, swojej ojczyzny. No, szanowni państwo, to, nie, to oczywiście nie, nie, nie wszystko. Telewizja Bielsat znacznie wcześniej, bo na początku października 2022 roku informowała, że Białoruska opozycja poszukuje w Polsce ochotników do walki zbrojnej, cytuję, z reżimem Łukaszenki. Koniec cytatu. Jak? Jak relacjonowała telewizja Bielsat 5 października ubiegłego roku, w ciągu zaledwie trzech pierwszych dni zrekrutowano ponad 800 osób z grona białoruskich emigrantów przebywających w Polsce. Takie to miał zrelacjonować Aleksander Azarał, który, który zresztą podczas, to taki, taki przedstawiciel tak zwanego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego i miał o tym powiedzieć 4 października podczas spotkania Swietłany Cichanowskiej z Diasporą Białoruską w Warszawie. Azarał powiedział, że zakładane są w Polsce tzw. chorągwie ochotnicze, które mają składać się z Białorusinów, którzy, jak to określił, chcą wrócić do swojej ojczyzny w momencie, kiedy będą tam potrzebni do udziału, uwaga, cytuję, w zaplanowanych przez nas operacjach specjalnych. Koniec, koniec cytatu. No, szanowni Państwo, jeśli sobie jeszcze sięgniemy pamięcią nieco wstecz do pierwszej połowy 2022 roku i sięgniemy do takich źródeł jak chociażby warszawskie wydanie gazety wyborczej, to możemy przeczytać, że na terytorium państwa polskiego pod Warszawą szkolą się, cytuję, białoruscy komandosi. Możemy tutaj przeczytać zresztą wszystkie zrzuty z ekranu, tutaj, na które się powołuje, macie Państwo załączone do tego filmu Mamy, możemy przeczytać dokładnie w dniu 20, informacji z dnia 25 maja 2022 roku, z Warszawskiego wydania Gazety Wyborczej, że ochotnicy ze specjalnego batalionu białoruskiej opozycji szkoleni są przez Polaków i Amerykanów pod Warszawą. Szanowni Państwo, jest tych informacji znacznie, znacznie więcej. Ja pokazuję oczywiście tylko wierzchołek góry ludowej, ale faktem jest, że nawet nawet Zarejestrowanie jako osoby prawnej w Polsce tego opozycyjnego białoruskiego zjednoczonego gabinetu przejściowego już to, są działania mocno wrogie wobec Republiki Białoruś. To, że rząd cichanowski uzyskał osobowość prawną w Polsce i to jest informacja podawana i przez telewizję BiełSat, i przez TVP-info z 20 kwietnia bieżącego roku jasno pokazuje, że trwają. Przygotowania do jakiejś, jakiejś ingerencji wewnętrznej sprawy Białorusi. Zresztą pamiętamy, że po ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi była próba wywołania kolorowej rewolucji w tym państwie, skutecznie zresztą stłumiona przez Białorusinów, pewnie przez, także przy wsparciu, przy wsparciu Rosjan. No i tutaj mamy do czynienia, widać, z próbą przygotowywania ponownego, ponownego jakiejś kolorowej rewolucji, zamachu stanu, puczu wojskowego, przy, no widać, Także sporym takim wsparciu, myślę, że nie tylko medialnym ze strony, ze strony rządu, rządu w Warszawie. W mojej ocenie jest to ze wszechmiar sprzeczne z polską racją stanu. W interesie państwa polskiego nie jest wojna, w interesie państwa polskiego nie jest udział w żadnej wojnie. W interesie państwa polskiego nie jest dzisiaj u, u, konfrontowanie się z Republiką Białoruś, z Federacją Rosyjską. W interesie państwa polskiego i narodu polskiego nie jest wchodzenie do wojny z Białorusią i Rosją. Tego typu działania, o których mówi pan generał Waldemar Skrzypczak który chce wspierać oddziały, które będą prowadziły operacje przeciwko Aleksandrowi Łukaszence, to jest wejście do wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi. To jest coś absolutnie moim zdaniem sprzecznego z polską racją stanu i te nadzieje na to, że Rosja nie pomoże Białorusi, są moim zdaniem, tak jak już powiedziałem, bardzo mocno naiwne, co zresztą pokazuje bardzo stanowcza reakcja, reakcja Rosjan. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W wywiadzie dla państwowej rosyjskiej telewizji Rassiya Adin w rozmowie z dziennikarzem Pawłem Zarubinem powiedział wprost: to jest cytat. Polski rząd dosłownie wpada teraz w histerię rusofobii, i widzimy, że ten wrogi kraj rzeczywiście otwarcie mówi o zamierze bezpośredniej ingerencji, w tym siłą, wewnętrzne sprawy sąsiedniego państwa. Oczywiście Federacja Rosyjska ma obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa Białorusi. Co zrobimy w obliczu tak oczywistego zagrożenia? Koniec cytatu. Szanowni Państwo, te działania w sferze informacyjnej, które dzisiaj są wspierane przez ośrodki rządowe, na co jest przyzwolenie ze strony służb specjalnych. W Polsce ze strony rządu. Są to działania nie tylko wrogie wobec Rosji, wobec Białorusi, ale są to działania, które zdecydowanie przybliżają nasz kraj do wejścia do wojny. Wejścia do wojny z Federacją Rosyjską i z Republiką Białoruś i tak jak powiedziałem, jest to coś absolutnie sprzecznego z polskim interesem narodowym i z polską racją stanu. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.